festiwal jest chyba takim największym projektem studni w naszym cyklu rocznym. Przez tych 6 lat, 7, przez festiwal się przewinęło 20 tysięcy ludzi. Dla mnie to jest jakiś wielki sukces nasz, to, że nie tylko festiwal trwa, że od 2006 roku on jest co roku o tej samej porze. I nie tylko to, że jest taka stała grupa ludzi, którzy co roku na festiwal przychodzą i którzy na niego czekają. Bardzo fajnie, ciekawie i w ogóle interesujące. Znaczy to nie było tak, jak że panu się może wydawać, że dostaliśmy gotowe teksty, tylko dostaliśmy od pani Beaty w woreczku porozcinane teksty. Musieliśmy je sobie sami ułożyć, żeby wyglądały realistycznie. No i później musieliśmy zredagować, no, żeby nie były za długie. To pierwszy raz spotkaliśmy się z taką formą właśnie opowieści o Żydach, bo nigdy wcześniej u nas w Węgrowie nie było czegoś takiego. Im wytrwaliśmy jako nieliczni z tej grupy, bo dużo osób się wypisało, bo naprawdę temat był ciężki. Każdy festiwal jest na swój sposób różny, bo pojawiają się różne historie, nawet jeśli opowiadają je ci sami opowiadacze, którzy opowiadali rok czy dwa lata temu, to jednak są to zawsze różne historie i inne. I wierząc w to, że historia zmienia świat, bo zmienia człowieka i zmienia to, co jest wokół nas, to myślę, że no tak ogólnie o tym można powiedzieć, że to są te rzeczy, które wpływają na to, że każdy festiwal jest na swój sposób inny. Shoo!
Żeby w jakiś sposób przetrwać to przedziwne i trudną drogę, jaką jest życie. Po prostu to jest mój sposób na przetrwanie swojego życia. Żeby tłumaczyć sobie, opowiadać przeróżne wątki, przeróżne losy, żeby dać sobie radę swoim własnym. We've become so paralyzed by fear in childbirth, by thinking it's always an emergency waiting to happen. And we're so tainted by the media, by our image, by the misrepresentation that's gone on, that we don't really understand birth. Stwarza, tak jak poród, stwarza nową rzeczywistość. Poród też jest stwarzaniem nowej rzeczywistości, w której rodzi się i dziecko, i matka. W opowieściach też tworzą się różne światy, różne jakości i myślę, że to jest takie podobieństwo. Porodu, podobnie jak opowieści, się w pewnym sensie nie wymyśla, że ona się jakby rodzi sama, za nią się podąża. No jakby poród się rozwija i ty za nim idziesz. Nie wymyślasz go. I podobnie opowieść, ta prawdziwa, jak płynie, to ją zapisujesz, idziesz za nią, ale jej nie wymyślasz z głowy, ona idzie jakby bardziej ze środka. Żeby urodzić historię, to trzeba ją długo w sobie nosić. Takie 9 miesięcy to myślę, to jest dobry czas, żeby urodzić dobrą historię. To, co mnie jakby interesowało w tym, to, że mam takie poczucie, że doświadczenie porodu nie ma swoich historii, nie ma swoich opowieści dzisiaj, że jesteśmy bezmowne, tak? Zostałyśmy pozbawione języka, obrazów, symboli, metafor. Nie potrafimy opowiadać o tym doświadczeniu, albo ono się sprowadza do 3-4 słów, miałam skurcze, miałam parcie, urodziłam, tak? Zrobiono mi to i to. Więc stąd był ten pomysł połączenia historii tradycyjnych, uczenia się od nich, jak opowiadać o tym strasznie ważnym doświadczeniu dla kobiet, ale też dla wszystkich, bo każdy z nas w ten sposób przyszedł na świat. Dzielimy guarda silencio. La historia que acaba de contar lo deja mudo. Nama ha seguido acompañando a la mujer grávida que es asombroso, está calmada. Lentamente se deshace. Sí, también ella. Pedrito est assassiné.
Pepe Bueno c'est un fruit. To nie jest przypadkowe, że festiwal się odbywa w listopadzie i że bardzo często odbywa się w jakiejś kalendarzowej bliskości Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych. I ten temat przodków, ich wywoływania, opowiadania o nich jest na festiwalu stale obecny, w jawny albo ukryty sposób. W tym roku to jest bardzo jawne, to znaczy temat początku jest ewidentny i dla mnie tegoroczny festiwal jest jednym z najpiękniejszych naszych festiwali. I nie chodzi mi tylko o to, że program jest udany i artyści byli bardzo dobrzy, bo tak zawsze było. Zawsze przychodziła publiczność, zawsze spektakle były równe, zawsze to się dobrze wszystko działo. Ale jakby ten temat początku, pytanie, co było na początku, jaki jest twój początek, jakie jest jakby twoje doświadczenie, czy twoja opowieść o początku życia, że to naprawdę dotyka czegoś w człowieku prawdziwego i że ludzie chcą, zapytani w ten sposób, że ludzie chcą opowiadać prawdziwe historie. Nie wiem, piękne, literacko tylko, że chcą opowiadać prawdziwe historie, że to jakby naprawdę skłania nas do takiego zajrzenia do własnego wnętrza, na które, nie wiem, w życiu nie ma czasu, nie zastanawiamy się nad tym, że jakaś wspólnota się wtedy też otwiera. Według mnie Noc Opowieści jest najbardziej spontanicznym sposobem opowiadania. Co prawda każda historia jest przygotowana i każdy opowiadacz ma ze sobą jakby w bagażu kilka historii, które może opowiedzieć tak po prostu, jak się go wywoła. I Noc Opowieści, klimat tej nocy, atmosfera, ludzie, którzy przyjdą, osoba, która prowadzi, czyli taki mistrz ceremonii, mistrz Nocy Opowieści i opowiadacze, muzycy, którzy towarzyszą opowiadaczom, to wszystko składa się na pewną atmosferę. Każda Noc Opowieści, choć w swojej strukturze jest do siebie bardzo podobna, to jednak jest inna właśnie ze względu na ludzi, którzy ją tworzą. Dla mnie jest to takie też chyba najbardziej naturalne miejsce właśnie do słuchania, do opowiadania i słuchania. Zawsze po prostu marzyłem o tym, żeby móc położyć sobie głowę, czasami nawet zasnąć gdzieś w środku opowieści, obudzić się przy następnej. No to jest takie fajne, taka idea fix trochę właśnie życia w opowieści, która gdzieś się ciągle toczy wokół mnie. Matulu, czemu płaczesz? A co kobieta na to?
A jedna z wróżek mówi tak. Maturu, nie płacz. Twoja córka królową zostanie. A wróżka była zawiedziona. Il y avait une rivière. Była sobie rzeka. Vieille rivière. Stara rzeka. Une rivière qui avait dévalé les montagnes. Rzeka, która pokonywała góry. Une rivière qui avait traversé les vallées. Rzeka, która pokonywała doliny. Une rivière qui avait serpenté dans les villes et les villages. Rzeka, która wiła się przez miasta i miasteczka. Une vieille rivière qui était toujours allée de l'avant, de l'avant, de l'avant. Stara rzeka, która ciągle parła do przodu. No w czasie tego festiwalu mieliśmy zdarzenia związane z manifestacją. I to było ciekawe, bo o godzinie 15 prezentowaliśmy film o opowiadaczach. I tam Dżihad Darwisz, nasz mistrz z Libanu, tam przytoczył taką anegdotkę. Otóż pewnego razu na rynek w mieście przyszedł opowiadacz i zaczął opowiadać historię. Zebrali się ludzie, zbierały się tłumy i słuchali go, przyjeżdżał każdego dnia, ale mijały tygodnie, miesiące, przestało ludzi to interesować i w końcu został sam i sam opowiadał na rynku. Ale ktoś do niego podszedł. No ale teraz nikt cię nie słucha, dlaczego dalej opowiadasz? Kiedy ludzie mnie słuchali, odpowiedział, opowiadałem po to, żeby zmienić świat. A teraz opowiadam dlatego, żeby świat mnie nie zmienił. Więc tu mieliśmy taką niezwykłą sytuację, że nagle cała manifestacja z okazji niepodległości, tłumy w maskach z racami otoczyły Instytut Teatralny ze wszystkich stron, nie można było wyjść. Byliśmy oblężeni i tu gdzieś takie szaleństwo, niepokój, a tu w środku płynęły tradycyjne opowieści. No, w tym zderzeniu było coś takiego dającego do myślenia. Się zawsze powtarza w festiwalu, to jest obecność jakiegoś opowiadacza tradycyjnego, tak jak dzisiaj słyszeliśmy Aszyka Szerefa, tak każdego roku pojawia się zawsze jakiś tradycyjny opowiadacz, który nadaje też, przynajmniej od strony organizatorów, takiego kolorytu temu wydarzeniu. Dla mnie takim sukcesem festiwalu jest to, że to jest święto, że to jest takie wydarzenie, które ma atmosferę święta, spotkania przy stole, wspólnego opowiadania, wspólnego śpiewu, czegoś takiego, co często z takiego zinstytucjonalizowanego życia kulturalnego znika, to znaczy, nie wiem, przestrzeni serdeczności, rozmowy, tego, co jest bezinteresowne, tego, na co się nie umawiamy, a jednak to robimy, i tak dalej, i tak dalej. Festiwal to jest rodzaj wesela, gdzie ludzie tańczą o trzeciej nad ranem, korowody, w jakich takich sytuacjach kulturowych to się może zdarzyć. No nie robi się tego w domu, nie robi się tego z byle okazji, no robi się takie rzeczy na weselu. I gdyby się festiwalowi dobrze przyjrzeć, jego spektaklom, jego dynamice, jego takiej strukturze całej, to myślę, że ślady rozmaitych innych świąt też by się w tym festiwalu odnalazło. Like something you'd sell this up, na na na.